Przy tym stanie licznika zatankowałem 20 litrów paliwa i 32 litry ropy. Zobaczymy, co z tego będzie. Mamy w tej chwili godzinę 21:58, a do 21:11 dokładnie. No pomyliłem się, dlatego że wcześniej tankowałem samochód, który jest napędzany paliwem bezołowiowym. Podjechałem drugim, bo miałem tutaj w tym konkretnie rezerwę, żeby zatankować. No myśli zupełnie gdzie indziej i zacząłem lać paliwo, nie ukrywam. Tutaj Wam pokażę paragon, jak to wygląda. Widzicie, bezołowiowej nalałem 20 litrów, 20, prawie 21. I później postanowiłem, no to jest jakby moje ryzyko i zobaczymy jak to wyjdzie. Dolałem do maksa oleju napędowego, 32 litry. W tej chwili rozpoczynamy ten eksperyment. Ja już przejechałem tym samochodem 8,2 km. No powiem Wam tak, jak będę robił. Przejadę jakieś tam 50 km, może 100, nie wiem, może mniej. Podjadę pod stację benzynową, doleję i tak będę dolewał. W tej chwili... No już wiem, jakby ja mam świadomość, co ja robię. Tak jak widzieliście, samochód odpala, ale ciężej. To jest jakby naoczny taki jedyny objaw w tej chwili jego jakiejś tam niesubordynacji. Troszeczkę może ten silnik leciutko drży. No nie ma we mnie lęku jakiegoś tam, że się coś stanie. Zobaczymy, jak to będzie jutro. No zobaczymy. Rozpoczynam eksperyment na własnej skórze. Będziecie świadkami. Nie zrobiłem tego specjalnie, absolutnie. Całkowity przypadek, oczywiście pomyłka ewidentna. No ale nie będę wylewał tego paliwa w moim samochodzie, żeby była jasność. Nie będę go wylewał. Ujadę trochę, doleję. Ujadę, doleję. Będę nagrywał dalszą część tej całej historii. Tak jak widać, przejechałem 94, no prawie 95 km. W tej chwili jestem na stacji benzynowej, zatankowałem do pełna znowu diesla. Wyszło, że spalił mi 8,7 na 100 km, bo zatankowałem 8, no nie widać może ostrości, ale 8,36 bodajże diesla, czyli 8,77 wyszło na stówę. Zwiększone spalanie, domyślam się, że chodzi o to, nie powinien tyle spalić ogólnie, bo ten nigdy mi nie palił. Domyślam się, że chodzi o to, że nie ma tej kaloryczności w tym paliwie teraz, bo jest, no mieszanka jest 36% paliwa, reszta diesla, także dosyć dużo jest paliwa. W tej chwili to rozrzedziłem, no ponownie, tak jak powiedziałem, dieslem. Objawy są takie, że delikatnie silnik poszarpywał, no bynajmniej w tym okresie pierwszym, powiedzmy, tak, bo teraz jeszcze nie mogę dokładnie powiedzieć, znaczy już mogę, bo on pracuje w tym momencie, tam trochę delikatnie mniej mam wrażenie, że to od razu, ale to jest nieznaczna różnica. Wcześniej poszarpywał, trochę miał takie szarpnięcia, takie zająknięcia o coś takiego. Raz miałem problem z odpaleniem, ale to tylko raz. Zazwyczaj to przekręcam kluczyk, chwilę podgrzewam świecę i on pali bez zarzutów. Także raz było takie coś, że tam miał problem z odpaleniem. I tak będę kontynuował, czyli kolejny raz przejadę około 100 km, doleję ponownie diesla i tak go całkowicie wrócę jakby tą konsystencją do diesla. Nic nie będę kombinował, nic nie będę spuszczał tego paliwa. Nie ruszam. Wyjeżdżę to po prostu i myślę, że będzie dobrze. No bo w tej chwili, jakbyśmy tak matematycznie liczyli, no skoro dolałem 8 z hakiem, a bak bodajże w tym samochodzie ma 55 litrów, tak mnie się wydaje, no to już ja poprawiłem tą statystykę tego paliwa w stosunku do tą proporcję, tak, już poprawiłem. Jeszcze myślę dwa tankowania i to wszystko się wyrówna. Jeszcze dwa razy po 100 km, dwa razy po 8 litrów zaleję i będzie dobrze. Ale nic nie kombinuję. Jeżdżę tak jak do tej pory na tej mieszance. Jeszcze trochę mówię, w tej chwili chodzi samochód, nieznacznie szarpie, nieznacznie. Bardzo delikatnie poszarpuje ten silnik. Nie widzicie tego, ale ja siedząc czuję, że jest takie no minimalnie ta kultura pracy się zmieniła. Jeszcze jeżeli mógłbym powiedzieć, to ten klang był nieco inny tego silnika, jak była ta pierwsza, powiedzmy, dawka. Zobaczymy, jak będzie dalej. Trzecie moje podejście pod stację benzynową, czyli drugie tankowanie po nalaniu tej proporcji 35 litrów diesla, 20 litrów benzyny bezołowiowej.
Dzisiaj przy przebiegu tym 237, ale to jest przebieg wykasowany od poprzedniego jakby, czyli wcześniej było tam 90 z hakiem, z tego co pamiętam, teraz mamy 237, czyli łącznie na tej już ogólnie mieszance w jakimś tam sensie, tak? Przejechałem około 320 km, możemy przyjąć. Dzisiaj zatankowałem 17, zdaje się, i pół litra, około, tak, 17,52, tak jak widać. Co daje tam spalanie około 7,3, czyli samochód można powiedzieć wrócił do normy, bo mamy zimę, no zimę, zimno jest około, tak jak widzicie, 1 stopień, 0 stopni, jeżdżę mieszanina, miasto poza miastem, także tu spalanie się wyrównało, silnik zaczął pracować już po drugim, znaczy po pierwszym tym moim tankowaniu już była zdecydowanie równiejsza praca silnika. Już tak nie poszarpywał. Teraz ja uznaję po tym drugim moim tankowaniu w tej chwili temat całkowicie za zamknięty. Myślę, że temat jest wyczerpany. Nic się nie wydarzyło przy tych proporcjach tankowania. Oczywiście to nie jest film instruktażowy, co ja polecam zrobić, tylko ewentualnie, jeżeli komuś się zdarzy, może próbować zaryzykować i na moim przykładzie widać, że najprawdopodobniej samochód to wytrzyma. Powtarzam, w takich proporcjach, bo jeżeli te proporcje byłyby większe, no to cienko bym to widział, ale ja uznałem, na samym początku zaryzykowałem, ponieważ uznałem, że proporcje, tak jak powiedziałem, około 60 paru procent ropy do 30 paru procent benzyny bezołowiowej, że silnik to wytrzyma. Od razu miałem to założenie, że przejadę jakiś tam kawałek, jakiś odcinek około 100 km, a przejechałem 90 parę, będę dotankowywał. Teraz jak widzicie przejechałem no 200 w kolejnym rzucie, nawet więcej jak 200, bo 237 w tej chwili dotankowałem. Teraz w tym momencie silnik pracuje absolutnie równo, także tutaj już ja nie słyszę najmniejszego zająknięcia, żeby tam coś jeszcze gdzieś się działo nie tak, na postoju, że ja mam go od samego początku teraz zapalonego, nawet nie ma jednej takiej przerwy, jednego wahnięcia, gdzie wcześniej było to, za pierwszym razem było tego sporo, za drugim razem już tak trochę znacznie mniej, a w tej chwili ja uważam, że w tym momencie po tankowaniu już silnik zassał tą mieszaninę z aktualnie zatankowanym olejem napędowym. Temat uważam za zamknięty, pozdrawiam wszystkich serdecznie, pa, pa, do następnego razu.